Minęła godzina 23. Zaczynamy magazyn Dzień po dniu. Marta Kloss, dobry wieczór. O kryzysie energetycznym powiem Państwu na sam początek. Składy węgla są pełne, zamówiony surowiec do Polski płynie i wkrótce będzie go nawet za dużo. Tak chciałby rząd i do tego od rana przekonywali politycy rządzącej partii. Choć zdaniem opozycji im głośniej słychać te zapewnienia, tym pewniejszy jest nadciągający kryzys. Arleta Zalewska. Nowy sondaż i wielka zmiana. Koalicja Obywatelska wyprzedza listę rządzącej partii, a takich notowań obecna opozycja nie miała od lat. U nas najnowszy sondaż Kantar Public. A w magazynie Dzień po dniu teraz kontrowersyjna fuzja z dymisją w tle. Stanowisko stracił minister odpowiedzialny za energetykę, bo w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem miał inne zdanie niż rządząca PiS. O zagrożeniach dla Polski mówią eksperci i byli ministrowie resortów gospodarczych, ale odpowiedzialny za fuzję Daniel Obajtek jest niewzruszony i rośnie w siłę, o czym Jakub Sobieniawski. Znowu głośno o Radzie Polityki Pieniężnej. Tym razem powodem nie jest jednak podwyżka stóp, ale skład Rady, a właściwie brak w składzie 3 z 9 członków. Właśnie zrezygnował przedstawiciel Senatu. Od marca 2 innych nie nominował Sejm. O delikcie konstytucyjnym mówią prawnicy, a szczegóły od Ewy Koziak. To teraz ustawa antykorupcyjna w praktyce i pytania o dodatkowe zatrudnienie szefa Centrum Informacyjnego Rządu. Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy Wirtualnej Polski, Tomasz Matynia pracuje w Radzie Nadzorczej litewskiej spółki i zarabia tam 15 000 zł. Wszystko za zgodą szefa. Katarzyna Kowalska. Szósta fala pandemii jest faktem, a szczyt zachorowań prawdopodobnie w ciągu najbliższych 4 tygodni. COVID-19 znów bardzo groźny. Od dzisiaj drugą dawką przypominającą mogą się szczepić osoby powyżej 60 roku życia. Martyna Olkowicz. To jeszcze jeden ekspercki głos w tej właśnie sprawie o tym, że mimo łagodniejszego przebiegu choroby COVID wciąż nam zagraża. W Faktach po Faktach mówiła profesor Bieńkowska-Szewczyk. Przypominała, co dla szpitali oznacza kolejna fala pandemii. Katastrofa klimatyczna jest faktem, ale nie wszyscy w nią wierzą i nie wszyscy fakt ten traktują z należytą powagą. Naukowcy w tej sprawie bili na alarm już dawno, ale czy im wierzymy, czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych? O tym Aleksandra Konkol. Jest zielone światło dla eksportu ukraińskiego zboża. Rosja i Ukraina podpisały porozumienia, właściwie dwa identyczne porozumienia, oba z Turcją i ONZ-em, na mocy którego porty na Morzu Czarnym zostaną odblokowane. Umowa to długo negocjowana, ale najważniejszym pozostaje pytanie, czy Rosja ustalonych warunków dotrzyma. Katarzyna Sławińska. A w Warszawie Marsz Pamięci w rocznicy likwidacji warszawskiego getta. To dziś ulicami Warszawy przeszły setki osób, które przypominały o tym, co wydarzyło się w stolicy przed 80 laty, kiedy rozpoczęła się największa akcja wysiedlania ludności żydowskiej. Dzieje się w sporcie również. Mam nadzieję, że zdążymy o wszystkich ważnych rzeczach Państwu powiedzieć, że zdąży Piotr Salak, Kanal Plus. Dobry witaj, dobry wieczór. Rzeczywiście mamy bardzo dobre informacje ze Stanów Zjednoczonych, z Eugene. Oto właśnie, dla porządku dodajmy, że wygrała Peruwianka Garcia Leon. Teraz piłka nożna, jeśli pozwolicie. Proszę. Druga kolejka naszej ekstraklasy właśnie, przed oczywiście przed tym meczem z Realem Madryt, który z soboty na niedzielę. I bardzo na niego czekamy. Piotr Salak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tyle, jeśli chodzi o sport w dniu, magazynie Dzień po dniu. W pogodzie też, drodzy Państwo, będzie się działo. A co będzie się działo i jak bardzo będzie nam to plany komplikowało? Agnieszka Cegielska o tym opowie. Dobry wieczór. Dobry czy niedobry? Dobry. No taka noc koncertowa, przepiękna. To są takie momenty, takie chwile, które są nam dane, reglamentowane, więc korzystajmy z tego. Z piątku na sobotę. Taka noc z temperaturą właśnie 16 stopni, Trójmiasto 17, Olsztyn 20, Warszawa 21, Rzeszów i przelotnie padający deszcz, jeżeli to na północnym wschodzie. Więcej będzie się działo? Czy plany będzie komplikowały? No pytanie, jeżeli ktoś planuje, nie wiem, ślub, wesele i ewentualnie jakaś burza ma się pojawić, to tak umówmy się, że to będzie taki dobry znak. Ale, no, chyba tak, ale tych burz nie zabraknie. Jak zobaczymy, to jest noc.
tą mapę na sobotę, no to już tak. Będzie czym oddychać na północnym zachodzie kraju, bo tu po przejściu frontu 22-23 stopnie, Łódź 31-32, Katowice 33, Rzeszów. Do Polski południowo-wschodniej to gorące powietrze będzie płynąć takim szerokim strumieniem. Te dwie różne masy powietrzne zetkną się nad Polską i wtedy zagrzmi, popada, wiatr się nasili. No i to będzie taka dyskoteka na niebie, więc tutaj rzeczywiście... Ale cały czas gorąco widzę, 31-32. No tak, ale chyba, że mamy lato. Na niedzielę. Niedziela z kolei łagodniejsza, Trójmiasta, bo zawsze tak jest, że po przejściu frontu mamy chwilę wytchnienia po burzach i tak dalej. Od 21 stopni w Trójmieście, od 21 Suwałki do 27 w Rzeszowie, 28 we Wrocławiu, czyli tak gorąco. No, będą pewnie, cały czas wakacyjnie. Gorąco i te kolejne dni też zachód kraju powyżej 30, także no, mamy taki... Pogoda w punkt, szczególnie ci, którzy teraz wypoczywają. Cieszmy się nią. Agnieszka Cegielska, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobranoc. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. I taki był dzisiaj magazyn Dzień po dniu. Za cały wspólnie spędzony czas bardzo Państwu dziękuję. Wracamy punktualnie 5:55. Wstajesz i wiesz, poleca się Państwa uwadze. Dobrej nocy, do zobaczenia.